Fake, fake bullion, nie wierzą mi. No fake to jest twoja mama. Ja nie wysyłam randomo. Siemanko, siemanko, a w dzisiejszym odcinku będę sprawdzał uprzejmość widzów w taki sposób, że będę wchodził na serwery społeczności i będę się pytał, czy widzowie dadzą mi jakiegoś skina. Co później zrobimy z tymi skinami? Oglądajcie sami. No a w tym odcinku do wygrania taki oto skinek wart 150 zł, także co trzeba zrobić, aby go wygrać? Zostaw łapeczkę w górę, wbij na stronę z pierwszej linijki opisu, jest to Pirate Swap, strona do wymiany skinów, także wykonaj tam jakiś drobny tradzik. No i po wszystkim napisz w komentarzu, co sądzisz na temat strony Pirate Swap. Także to tyle. Powodzonka. Siemanko, ma ktoś mikro? No. O, mordo, pytanko mam takie jedno do ciebie. No, słucham. Masz jakieś skiny może? No, mam. A dałbyś mi jakiegoś? Może być tani nawet. No, dobra. Tak? No. To masz tradelink na profilu, masz tradelink ogólnie u mnie. Oczekując oferty wymiany. Czekaj, to nie jest on. Ale to też dostałem od kogoś. Także to przyjmujemy. Dzięki za takie gifty w ogóle, widzowie. Ej, nic mi nie przyszło. Potwierdziłeś na telefonie? Ho, ho, ho. Kurde, muszę używać tam jakiegoś tokena. Przez 7 dni ja nie używałem. A. Ja pierdolę bulion. Siema. Ej, może ktoś inny ma skina jakiegoś rozdać, bo na kosę zbieram. Ja nie mam skinu. Kurde. Mogę ci P250 z piasek wysłać. Ej, no to dzięki, mordo, to możesz wysłać. Mam na profilu ten link, trade link. No ja dobra, bym wysłał jakby. Dzięki. Ja nie mogę, dzięki wariacie za wsparcie, zbieram na kosę. Bulio, nie chcesz skinąć jakiegoś skina Dravidza? Popię za sferę. Sam zbieram, wiesz, sam zbieram. Bulio, ej, bulio. Tak? Jak ja bym miał jakąś kosę, to bym ci w sumie dał. Tak? Też jakbym miał, to bym ci dał. Czartujesz? Nie. Jakby nie wiem, co odpowiedzieć, nie? Ja no, to ci takiego fejka. Śmierdzi tutaj od buliona. Czemu? Że jesteś fejka, jestem taki jebie. Że nie jestem prawdziwy? No. Mogę to udowodnić. No to udowodnij. Dobra, mam na imię Maciek. Dobra, inaczej to każdy wie. Udowodnij to, nie wiem, czym się to. Dobra, mój kanał jest starszy od ciebie. Kanał ma 14 lat? Nie wydaje mi się. Nie, 13 ma, czekaj, 2011. Bulion, dawaj, pokaż im. To nie jest starszy. To jednak, widzisz, czyli nie jestem prawdziwym bulionem jednak. Mogę ciebie do znajomych no dodać? Się to z... Tak, śmiało. Fake, fake bulion, nie wierzą mi. No fake to jest twoja mama. Ja mam chociaż, nie wiem, ja mam kogokolwiek, nie to co. Ej, tu ziomek, wyślesz tą petkę chociaż? No, już potwierdziłem, zobacz. O, dziękuję, dziękuję. O, dobra, dzięki, pięknie, wariacie, ratujesz mnie. Co, no, no. Ale jak ładna. No, sam z nią gram, tylko że posta dragu. Dobra, dzięki panowie, idę skamować dalej, trzymajcie się. Siemanko. Samki mordę bulion. Dacie jakiegoś skina? No? Daj jakiegoś skina. Jak ja nie mam. Masz jakiegoś taniego nawet. Na profilu mam tradelink, weź wrzuć. Cokolwiek. Co z tym skinem? Dobra, to ci tam rzucie, może ze skrzynki coś ci poleci. Skrzyneczka? Ta, jaki chyba skin. Dobra, dzięki wariacie, zaraz otwieram. Oho, dobra, mamy skrzynię załamania i... Ej, to jest fajny skin, to jest fajny skin. Dobra, bierzemy. Dobra, robię opening jeszcze na serwerze. Ciekawe, czy mi się wyświetli, co trafię. O, dobra, Voldemort. Dzięki wariacie, o, ale jest Statrak. Dobra, to są dobre skiny. Ty, normalnie P2000 Statraku trafiłem. Dzięki wariacie. A, muszę ugrywać. P2000 w Statraku trafiłem, wariacie, dzięki pięknie. Słuchaj, na farcika, na farcika. Siemanko, pytanie mam takie. Masz może jakiegoś skina na zbyciu? Jakiego? No, jakiegokolwiek, jakiś nawet taki, wiesz, za kilka groszy. Chyba nie. Nie masz? No średnio. Kurczę, bo zbieram na kosę, wiesz? A jaką? Navaja Knife, Forest Dedepad. Navaja, czy nie? Co?
Trzeba, bo cię słabo słyszę, bo w garażu jestem, wiesz? Nawaja liże ja. Ej, czemu wzywasz? Nawaja wygląda jak obiereczka do ziemi. No dobra, to może jakąś inną. Ale to daj skina. Do jakiej kasy chcesz? Obojętnie, kilka groszy może być. Za ile chcesz kupić nóż? Nóż? No. Za 400 zł. No to kup sobie jakiegoś fajnego gutna. Nie wiem czy pod... No chyba tak zrobię faktycznie. Bo ta nawaja to serio jest taka średnia. Bardzo średnia. No ale właśnie nawaji jeszcze nie mam. A good knife masz? Rozdałem, wiesz, jakoś 3 dni temu. Ja coś chyba dostałem. Ej, patrzcie! Kolejna skrzynka kilowatu i jeszcze skiny. Dobra! Ej, w takim razie to robimy opening. Dobra, ej, co jest? Napiszę mu dziękuję za skinki placuszku. Ej, dobra, jak nie chcesz dać, to idę stąd. To dasz mi, czy nie? No mogę, muszę sprawdzić czemu. Zobaczcie, jest tu placuszek. Ale to nikt taki wolajtowy bym powiedział nawet placuszek, nie? To trochę tak. Dobra, otworzymy skrzynkę. W takim razie. No mam tajgę i petkę tajgę. A czego mógłbyś się pozbyć? Tak, żebyś nie żałował. No to i to. O kurczę, no to co chcesz, to daj, obojętnie. Ja otwieram tę skrzynkę. Otworzę skrzynkę, to co mi dał ziomek. Placuszek, pozdrowienia bardzo serdeczne tutaj oczywiście. I co dostaniemy? Różowy przeleciał, a mamy skauta, nice. Ale jest tatrak, więc w sumie nie najgorzej. 2 złote i 30 groszy. A tutaj na przykład te, co dostaliśmy? Parę groszy, parę dziesiąt groszy i tutaj tak samo 70 groszy. Nice. O, jest oferta schabowego. Dobra, jestem ciekaw, co mi tutaj mordeczka wysłała. No i to jest kurczę oferta. Cały zestaw normalnie. Ej, dobra, dzięki wariacie, ratujesz mi życie. Nie masz za co. Siemanko. Siemanko. Ma ktoś może jakiś skin na zbyciu? Jedny jest. Kurde. Jakiś nawet taki za 3 groszy? Nie, ale mogę pozdrowić YouTube'a. Ja mam coś. Za skina za 3 grosze. Ja mogę dać. Dobra, dobra. Masz? Pingwin? No, mogę dać, no. Bo na kosę zbieram. Wybierz, co się wyśli trade'a. Ej, to mam link na profilu jakby. To możesz tam kliknąć? No, to czekaj. Dziękuję. No już coś tam wysłałem. O, dobra, dziękuję, zaraz zerknę. Ej, dobra, faktycznie wysłał. Nice. Oczekując oferty wymiany. Oj, kolejna skrzynka. Otwieramy. Yeah. Ej, dobra, otwieram skrzynkę, dziękuję. Drobniesz kotę, to... Dawaj, otwieramy to. Rękawice. Ej, dobra, rękawice mogą trafić się tutaj, także jazda. Jak trafię rękawiczki, to będzie OP. No nie. No niestety niebieski, tak. Ej, dobra, bo wyszedłem z serwera i nadal mi wysyłają oferty, także zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Mamy od Newe jeszcze tutaj... Auga, także przyjmujemy, dziękuję pięknie, Newe. Jeszcze placuszek, co mi wysłał, dziękuję. Jeszcze pingwin. Same pamiątki praktycznie. Ja nie mogę, nieźle, naprawdę nieźle. Powiem wam, że przednio. Dzięki panowie. Co jest grane, ile skinów. Siemanko. Ej, pytanie mam takie jedno, bardzo zasadnicze. Miałby ktoś jakieś skiny na zbyciu? Niestety nie. Kurde. A ty masz jakieś? No mam właśnie dużo. A jakie na przykład? Albo do jakiej broni? No wiesz co chcesz. Nie mam bulion. Mam u ciebie suba, stary. Naprawdę? A jak? A dasz mi coś? Takiego nawet za 3 grosze, bo na kosę zbieram. Ale ty masz kurno Dragon Lore. No ale to nic nie znaczy. Skiny nie grają. To poczekaj. Daj coś.
Czekaj, a na jaką kwestię wybierasz? Na Vire Knife for the Depad. Bulio, na co byś chciał? Cokolwiek, wyślij cokolwiek. Mam link na ten, na profilu. Mam trade link. No dobra, byłam wolnego skinka, to ci wyślę jakiegoś. Dobra, dzięki wariacie. Ja nie wysyłam randomu. No i dobra, dostawa kolejnych skinów. Dzięki. No okej, w takim razie minęło już dosłownie z półtorej tygodnia. Zobaczcie, ile mam w ogóle skinów. No kosy to akurat nie. Kosy to oczywiście na streamki mam pozostawiane i na giveaway'e. Ale no tutaj ogólnie tych skinów trochę mi się udało pozbierać. No i zobaczmy, pokażę wam teraz po prostu, co dalej z nimi zrobimy. No i okej, słuchajcie, weszliśmy sobie tutaj na stronkę Pirate Swap. No i ogólnie to chciałbym wam pokazać właśnie, po co były mi te tanie skiny. Naprawdę są momentami bardzo przydatne, ale może to zaraz. Ogólnie o co chodzi, to jest stronka z wymianą skinów, czyli po prostu macie jakiś skin o danej kwocie, załóżmy, nie wiem, macie skina za 50 dolarów niecałe, to możecie sobie wymienić na inny skin o kwocie również 50 dolarów. Tak to wygląda generalnie i po prostu jest to wymiana skinów, także jeżeli ktoś ma jakieś skiny, które niekoniecznie mu się podobają i chciałby je zamienić, polecam wam Pirate Swap, oczywiście pierwsza linijka opisu, to jest mój kodzik i jeżeli użyjecie mojego kodu Bulion, to dostaniecie aż 35% bonusu przy doładowaniu, czyli jeżeli będziecie sobie na przykład doładowywać coś, załóżmy blikiem, jakieś, nie wiem, 10 dolarów, to dostaniecie 13,5. Jeżeli doładujecie 100 dolarów, to 135, także naprawdę bonusik jest mega mocny, 35%, bardzo dobrze. Można podpiąć kartę, jest na przykład Google Pay, blik, nawet PayPal, Paysafe Cardy ogólnie i tak samo krypto. Na stronce znajdują się konkursy, także możecie sobie wziąć udział, po prostu trzeba wykonywać jakieś dane tutaj zadania, w postaci, nie wiem, jednej transakcji, nawet doładować saldo i tak dalej. Mamy tutaj zakładkę osiągnięcia, gdzie możemy też odbierać jakieś nagrody. Słuchajcie, ustaw awatar na Steam i dostaniemy wtedy jakby 1 cent, tak? Tutaj dalej wiadomość w butelce, konfiguruj adres e-mail, możemy sobie odebrać. No i nice, kurczę, kolejne rzeczy. Gotowi do żeglugi, skonfiguruj swój adres trade, czyli po prostu w ustawieniach dodajecie swój trade link. O tutaj w koncie użytkownika, o tu. No i co, powiem wam, że właśnie warto odbierać takie drobne nagrody, ponieważ na Pirate Swap generalnie jest tak, że jest bardzo dużo skinów, jest bardzo duża baza skinów i czasami nawet ten 1 dolar, pół dolara będzie graniczył z tym, że dostaniemy o wiele lepszego skina i dlatego też przydadzą mi się tutaj skiny widzów, hehe, tak, Bulion wyżulił, ale dobra, doładowałem sobie 500 dolków i klikamy sobie tutaj, że chcemy jakiś produkt w moim budżecie, ja chciałbym kosę i zobaczcie, tutaj mamy na przykład tego stiletto, case hardened, mi on się średnio podoba akurat, bo tutaj widać, że jest mało niebieskiego, także chciałbym inny skin, więc dorzucimy sobie jakieś tutaj niedrogie skiny widzów. Tak, dobra, załóżmy na przykład, dorzucimy sobie takiego P2000 i już mamy tu na przykład jakieś kałachy case hardened, no wiadomo, ja wolę kosę, więc dorzucamy sobie Mecha Industries na przykład. O, już mamy coś innego, mamy już tutaj taloniki, mamy Crimson Weba na przykład. Dorzućmy jeszcze, załóżmy sobie, o, może to. No i dobra, słuchajcie, już widzę, że mamy tutaj Crimson Weba do odebrania za 510 dolków. Także na takiego skina właśnie chciałbym wymienić. Oczywiście możemy sobie zobaczyć podgląd, jak na przykład ten skin wygląda w grze. Także tak on się prezentuje. Ten ma lepszy float, także tego byśmy wzięli. No i generalnie, no to co, oczywiście mamy tutaj wyszukiwarkę, możemy wybrać wszystkie filtry, jakie tylko chcemy, czy ma być trade ban, czy też nie, typ, czyli właśnie na przykład noże, rękawiczki i tak dalej, czy mają być jakieś naklejki, jaki float, jaki kolor, w ogóle rzadkość i tak dalej, wzór, także naprawdę można tutaj skonfigurować skina, na jakiego tylko się chce. Weźmiemy sobie jeszcze do tego na jakiś może giveaway, jak będzie taki dodatkowy skinek dla was. No i co, w takim razie mamy to. No okej, w takim razie klikamy potwierdź. Okej, pracujemy nad tym. Dobra, przygotowuje nam ofertę. Akceptujemy przez Steama. Najpierw musimy zaakceptować nasze skinki, które wysyłamy. Okej, coś już przyszło, zobaczcie jak szybko. Dobra. Mamy naszą kosę, także potwierdzamy. Cyk, cyk. Nice.
No i mamy jeszcze naszego drugiego skinka, takiego na jakiś tam giveaway'ek, także nice. Okej, a więc w taki sposób prezentuje się kosa. No jest to dosyć zabawne, że tak naprawdę skiny widzów, niedrogie skiny widzów, przyczyniły się do tego, że mogłem odebrać aż taką fajną kosę, także dziękuję każdemu widzowi tutaj z osobna i wszystkim razem. No i co, trzymajcie się i do kolejnych materiałów, no i szykujcie się na jakieś ciekawe giveaway'e. Pozdro!